zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dlaczego brytyjska prawica podnosi się, a dlaczego amerykańska prawica w zasadzie spowalnia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz cokolwiek na dole? Postaram się odpowiedzieć. Oglądasz reklamy? To również pomaga kanałowi. Zdrowia dla normalnych. Jaka jest sytuacja pod całym tym trzęsieniu ziemi politycznym w 2016 roku, który w sumie trzęsienie ziemi to było po dwóch stronach Atlantyku. Było w Londynie i było w Waszyngtonie, także Wielka Brytania i Ameryka została wstrząśnięta. W Wielkiej Brytanii to był te wyjście brytyjskie, wyjście ten tak zwany Brexit. W Ameryce to był wybór Donalda Trumpa. W obydwu wypadkach obywatele zagłosowali za tym, że zmienili te wszystkie ustalone polityczne podejście do całego tego zagadnienia w obydwu krajach. Zostały zmiecione stare koalicje, zmieniło cały ten polityczną scenę. To w zasadzie pokazało konserwatyzm. Pokazało, że jednak i w Anglii, w Wielkiej Brytanii, w Ameryce są konserwatyści. Ale teraz już 5 lat minęło. To wszystko jednak się rozsunęło. To się jednak rozsunęło. Ameryka poszła inaczej, wybrała Bidena. W Ameryce jest komunista, w Anglii jest partia konserwatywna. Tak? Co to się stało? 6 maja Boris Johnson, partia Borisa Johnsona, partia konserwatywna, oni uzyskali bardzo dość dobry wynik, bo uzyskali ponad 200 miejsc, 200 polityków w najróżniejszych lokalnych rządach. Ustanowili kontrolę, czy większość w 13 lokalnych rejonach. Także to jest za cenę w zasadzie partii pracy. Partia pracy, partia socjalistyczna powoli rozkłada w Anglii. Najciekawsze miejsce to jest w Hartlepool. To od 1964 roku tam była partia pracy trzymała władzę. W północnej Anglii robotnicy w zasadzie zrozumieli, że ten socjalizm za bardzo obiecany im od 50 paru lat, to nie ma za bardzo sensu. Ale jest tak malutki niuans w tym wszystkim, w tych wyborach czy rezultatach wyborczych. Szkocka Narodowa Partia również troszeczkę wzrosła, ale uzyskała tylko w parlamencie jedno miejsce. Partia Pracy, Partia Roboty, bo to jest Labour, to nie jest tam Work, oni tam Partia Pracy się nazywają, czyli socjaliści. Dobrze im wyszło w Walii, także wygląda na to, że sporo, i tak samo dobrze im wyszło w Londynie. W Londynie major Sadiq Khan, muzułmanin, który w zasadzie powiedział, że wybuchy bombowe, trzeba się do tego przyzwyczaić, znowu został wybrany. To jest jakaś makabra, żeby takiego człowieka znowu wybierali, ale jednak ogólnie Anglia, Wielka Brytania poszła w kierunku konserwatyzmu. Dużym kontrastem w tym wszystkim są Stany Zjednoczone. Siła i moc, którą uzyskali komuniści. Nie jest ona taka makabryczna, bo w Izbie Reprezentantów jest na 435 reprezentantów, 220
220 jest 220 jest demokratów i 215 w zasadzie republikanów, tak, także to jest kwestia pięciu miejsc czy polityków, no i to się odbędzie w 2020 roku. Ale republikanie mają makabrycznie wielką przewagę na poziomie stanowym. Stany i gubernatorów, także na te 50 stanów, no to jest bardzo dużo republikanów. I to w wypadku Johnsona i partii konserwatywnej ustanowili swoją władzę. Demokraci w 2016 stracili władzę. No i teraz Amerykanie, używając tej wrednej i perfidnej prasy, radia i telewizji, oszukują w zasadzie tą radykalną agendę komunistyczną, żeby zmienić Amerykę. Dlaczego w 2016 roku tak to się inaczej odbyło w Anglii i w Ameryce? No, w 2020 roku, no później Trump przegrał, no ale trzeba pamiętać, że w 2019 roku w Wielkiej Brytanii jest tam odpowiedź na amerykańskie 2020, jest odpowiedź w Anglii 2019. Dlaczego? No bo tam Johnson zapytał się wszystkich swoich wyborców, żeby w zasadzie przyjrzeli się, jak wyjść czysto z Europy, czyli ten Brexit. No i również zapytał się, jak tą sytuację patową rozwiązać w House of Commons, czyli tej niższej izbie parlamentu angielskiego. Labour Party, czyli Partia Pracy, no i jego socjalista, komunista Jeremy Corbyn, no to obiecywał, że w zasadzie będzie jeszcze więcej podzielenia w parlamencie. No i również proponował, żeby było następne referendum, no bo pierwsze referendum przegłosowali, no to powiedział, będziemy głosowali do tyle, dopóki nie wyjdzie po naszemu. Corbyn również obiecywał, że wprowadzi bardzo radykalne rządowe zmiany, że no w zasadzie pełny socjalizm, pełny komunizm, wydawanie pieniędzy na lewo i na prawo, wydawanie, upaństwowienie kolei państwowych, upaństwowienie kolei prywatnych, wszystkie te służby będą państwowe. No wszystko chciał upaństwowić, tak jak lata temu zostało wszystko sprywatyzowane, to teraz znowu komunizm wraca i chce prywatyzować. Obiecywał darmowe koledże i uniwersytety, no a to wiadomo, z czym to jest związane. Wszystko, co jest darmowe, no to strasznie dużo kosztuje długoterminowo, ale jest dobre do szukania, żeby uzyskać wyborców. Również to, co przywódca partii socjalistycznej powiedział, że cały ten plan to jest najbardziej radykalny i ambitny plan na zmianę całego systemu angielskiego. Przepraszam. Także powiedział prosto w twarz Anglikom, że Anglia zamieni się w ZSRR. No i wtedy głosowali inaczej. No ale jednak Partia Pracy z jakiegoś powodu była taka uczciwa. Wydawało się, że chce przemawiać do socjalistów i wydawało się im,
że w Anglii jest wystarczająco, doszli do takiego poziomu nasycenia socjalizmem, że socjalizm zostanie wybrany, pomimo takiej włochatej matematyki, no bo właśnie wśród socjalistów, no to zawsze jest ta tak zwana włochata matematyka, no bo socjalizm jest piękny, dopóki nie zabraknie cudzych pieniędzy i cała ta partia, no planowała socjalizm, pracowała grabienie, planowała zabijanie dziedziców i rozparcelowywanie. No i w zasadzie cały ten Brexit chciała usunąć. Także Corbyn, to było bardzo czyste, bardzo jasne dla wszystkich, że on chce socjalizmu. No i dla lewactwa brytyjskiego, no to ta uczciwość, taka ta szczerość może szczerość socjalistów była bardzo taka bolesna, aż do krwi, no i spowodowała to, że w zasadzie to tam była lawina, po prostu to wszystko się zapadło. Lewactwo, no to moralnie to wszystko się rozpadło. Do tej pory jest jakiś taki wielki upadek, pomimo tych fałszywych obietnic i kłamania lewackiego, wyjaśniania, co jest potrzebne i co się stało. Jeżeli się popatrzy tak pomiędzy konserwatystów i republikanów amerykańskich, no to można się zastanowić, że w zasadzie no ten Brexit, te wyjście, no to zdecydowało o tym wszystkim, że Trump powiedzmy no tak spolaryzował, no ale Trump to reprezentował w zasadzie normalnych Amerykanów. No i do tego jeszcze dochodzi ta kwestia polityki na temat COVID-u. Także to nic nie pomogło. Ale najważniejsze w tym wszystkim to jest to, że demokraci obserwowali Anglików. Demokraci obserwowali Anglików, patrzyli, co się tam dzieje za oceanem, patrzyli się, co tam się dzieje w Londynie. No i nauczyli się ta lekcja, co Corbyn, socjalista Corbyn zrobił i dlaczego przegrał. No to nauczyli się, że rozpoznali, czy zauważyli, że jednak te radykalne plany, przepraszam, radykalna agenda socjalistyczna nie zadziałała, że Anglia tam nie była gotowa, no i oni się zorientowali, że Ameryka tym bardziej nie jest gotowa, no bo Ameryka jednak była konserwatywna, czy jest jeszcze konserwatywna. No i zobaczyli, że Bernie Sanders, komunista, który ma na dzień dzisiejszy 5 domów w Ameryce, na swoją podróż poślubną, to pojechał do Moskwy, także to jest hardkorowy, bardzo, bardzo bogaty socjalista. No i ten Bernie Sanders, no to w zasadzie jest taki amerykański Corbyn. No i co zrobiła Partia Demokratyczna? Cała ta maszyna została puszczona w ruch. Wszyscy ci lewaccy aktywiści zaczęli działać. No i popatrzyli, co trzeba zrobić inaczej, niż co było zrobione w Wielkiej Brytanii. No i wykonali bardzo, bardzo dokładnie szachową rozgrywkę. No troszeczkę to była walka polityczna, troszeczkę oszukaństwa, troszeczkę popuchania. Przede wszystkim ten cały establishment demokratów wypchali Joe Bidena. Joe Bidena, no to jest staruszek, który kiedy startował 50 lat temu do polityki, to powiedział 60-letniemu politykowi, że ten 60-letni polityk, no to jest za stary, żeby jeszcze kogokolwiek reprezentować. Przepraszam. No i wypchnęli tą pacynkę, powiedzieli, przepraszam, bo wiedzieli, że będą mogli pociągać go za sznurki. No i o, boj. No i spowodowali, że wygrał w południowej Karolinie. No i wtedy wszyscy inni kontrkandydaci powoli zaczęli odpadać. Elizabeth Warren, no to oszukana Indianka, troszeczkę się trzymała. Później był taki super, super wtorek, to znaczy, że w wielu stanach są wybory, w 4-5 stanach są wybory. No i to bardzo zmienia tą
liczbę tych głosów, czy tych, no ta matematyka jest skomplikowana, no ale ten super wtorek jest bardzo ważny. Elizabeth Warren się trzymała, także odpadł Bernie Sanders. Później jak Bernie Sanders odpadł, no to Elizabeth się wycofała na z góry opatrzone pozycje, no i w zasadzie został Joe Biden kandydatem. No później jak wszyscy wiedzą, były głosowania, no te głosowania są bardzo, bardzo kwestionowane. Każdy rozumie, na przykład w New Hampshire, gdzie w 90% wybrano republikanów, na prezydenta wybrano demokratę. Także to jest czysty przypadek oszukaństwa. No ale wracając do lewactwa i do Bidena, no to lewactwo znalazło w Bidenie tą pacynkę. Lewactwo zrozumiało, że może pociągać go za sznurki. No i lewactwo wybrało tą radykalną partię polityczną w 2020 w Ameryce. Tego, co Partia Pracy w Anglii nie miała, no bo to jest to samo, to jest samej Corbina i Bidena, no to jest ta sama ideologia i ta sama skala i to samo podejście, także to jest korbinizm w 100%, no i to jest to, co było wymagane w Ameryce, oszukaństwo, które było nieustanne, no i ustawianie tego całego teatru trwa do dzisiaj. Na południowej granicy jest po prostu kryzys, no to oni nazywają to, że to jest wyzwanie. Tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi się pojawia, szczególnie młodych, no bo oni są wypuszczani na teren Ameryki, bardzo często mając COVID, no i ich rodziny przyjeżdżają. Także to jest ten w zasadzie zmiana słów, tak? Jeżeli kryzys na granicy się nazywa wyzwaniem, no to jest zmiana znaczenia słów. No to już jest planowane od dziesiątków lat przez komunistów. Kiedy infrastrukturą jest nazywany stan totalnego zasiłku państwowego i tak dalej, kiedy dwupartyjne podejście w stosunku do kongresu jest nazywane w sytuacji, kiedy partia republikańska kompletnie nie popiera, no to jest jedno wielkie oszukaństwo. To jest jedno wielkie oszukaństwo. Także po 2016 roku ta lekcja w zasadzie jest bardzo, bardzo ciekawa. No, oszukaństwo się opłaca. Oszukaństwo zakryje najgorszą politykę na samym początku tego lewactwa. No tyle tylko pytanie jest, kiedy to się zacznie rozpadać. No i ja mam nadzieję, że to się wszystko zacznie rozpadać w 2022. Już 14 miesięcy będą wybory. Także trzeba będzie iść i głosować na normalnych. 2024 też trzeba będzie głosować na prezydenta. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz. Dziękuję bardzo. Piszesz posty. Dziękuję jeszcze bardziej. Klikasz na reklamy. To jest jeszcze fajniejsze. Nie subskrybujesz. Tu jest szaleczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego filmiku, codziennego filmiku z reklamami. Klikaj jak możesz, oglądaj jak możesz. Zdrowia dla normalnych, pozdrowienia dla konserwatystów. Dziękuję, że uważacie, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. To jest bardzo ważna sprawa. Tak, trzymajcie, głosujcie za sercem, głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów. Patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na konflikt izraelsko-palestyński, patrzcie się, co Biden doprowadził, patrzcie się na swoje podatki, głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.